W dzisiejszym filmie przedstawię wam zbiór śmiesznych historii graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu filmów, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. Jakiś czas temu grałem na serwerze kolegi, na którym graliśmy na survivalu. Ponieważ dopiero zacząłem, nie miałem domku, tylko jakąś lepiankę. Pewnego wieczora, gdy grałem na serwerze, spotkało mnie coś naprawdę okropnego. Grałem sam na serwerze i szukałem wioski villagerów. Było to dosyć trudne, bo przeszedłem 500 kratek i nigdzie się nie zespawniła. Nie poddawałem się i szedłem cały czas przed siebie. Żadna noc nie była mi straszna, ale do czasu. W oddali zobaczyłem coś dziwnego. Mam na myśli czarną plamę, która nic z daleka nie przypominała. Jak byłem już bliżej, okazało się, że to postawiony baner, ale nie taki zwykły. Na banerze widniały czerwone oczy. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo każdy mógł widzieć coś innego. Stałem i się zastanawiałem, jak to możliwe, że taki baner stoi pośród niczego. Postanowiłem go zniszczyć i iść po prostu dalej. Niestety, wtedy nie wiedziałem, co ja najlepszego zrobiłem. Po jakimś czasie napotkałem kolejny taki sam baner, tylko tym razem wokół niego był odpalony ogień. Wydawało mi się to bardzo podejrzane i dziwne. Ugasiłem ogień i zniszczyłem baner do mojej kolekcji, bo w tamtym momencie miałem już dwa. Rozglądałem się i szukałem kogoś, kto by mógł postawić te banery, ale nic nie widziałem. Ponieważ była noc, postanowiłem poszukać owiec, aby zrobić łóżko i się na nim położyć. Minęło niecałe 10 minut, a mi się udało znaleźć owce i zrobić łóżko, więc się położyłem, żeby zrobić dzień. Jednak gdy się obudziłem, byłem w całkowicie innym miejscu. Bardzo się wystraszyłem, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Zacząłem się rozglądać i widziałem tylko ciemność. Byłem w pokoju, który był zrobiony z czarnego bloku, a na ścianie widniały takie same czerwone oczy, jak na banerze. Będąc w szoku, szybko wyszedłem z serwera. Jednak szybko wróciłem, bo żałowałem, że nie sprawdziłem, o co z tym może chodzić. Pojawiłem się w tym samym miejscu co wcześniej. Nie mogłem nic niszczyć i miałem efekt spowolnienia. Nagle na serwer dołączył mój kolega, więc szybko napisałem do niego, żeby mi pomógł i się do mnie tepnął, ale on nie odpisywał. Cały czas pisałem: halo, pomocy, musisz się do mnie tepnąć, ale po drugiej stronie była tylko cisza. Stałem i szukałem jakiegoś wyjścia, ale nagle wszedł jakiś gracz na serwer. Nie wiedziałem, kto to, bo nikt nie był mi znany. Nazywał się admin i było to naprawdę dziwne. Serwer był premium, więc nie mam pojęcia, skąd mógł mieć taki nick. Po chwili napisał wiadomość na czacie, w której był tylko śmiech. Napisałem do niego znak zapytania, a on od razu odpisał "I kill you". W tym samym momencie serwer się wyłączył, a ja nie mogłem uwierzyć w to, co właśnie widziałem. Napisałem do kolegów o całej sytuacji na naszej grupce serwerowej, a oni mieli ze mnie bekę. Nie wiedziałem, o co im chodzi, ale po chwili zrozumiałem, że zostałem wkręcony. Okazało się, że chłopaki zainstalowali specjalny plugin, który nie pokazuje graczy na tabie. I to oni rozstawiali banery i mnie uwięzili. Był to naprawdę straszny troll, bo wszystko wziąłem na poważnie. Druga historia. Ostatnio grałem razem z moim kolegą na serwerze w Minecraft. On grał pierwszy raz, więc mogłem mu wciskać co popadnie na temat tej gry. Zacząłem mu pierw tłumaczyć podstawowe rzeczy, takie jak craftingi i tak dalej. Kiedy zrobił swój pierwszy kill off, powiedziałem mu, żeby kopał pod siebie, bo jest to najszybszy sposób na wykopanie diamentów. Chłop to zrobił i kopał drewnianym kill offem pod siebie do momentu, aż mu się nie zniszczył. Pisał mi na czacie, że nie ma co zrobić, bo kill off się rozwali.
odwalił. Powiedziałem, żeby kopał dalej za pomocą ręki. Czaicie, że on mnie posłuchał i przez dobre 15 minut kopał pod siebie ręką? Co najlepsze, dokopał się do lawy i się spalił. Miałem z niego niezły ubaw. Kiedy pograliśmy z dobre 2 godzinki, postanowiłem ponownie mu coś wkręcić. Tym razem powiedziałem mu, że za pomocą wędki można złowić złotą rybkę, która daje super moce. Myślałem, że przegiąłem, ale on mnie posłuchał i zaczął łowić. Nie wiedziałem, jak mam wyjść z tej sytuacji, więc po prostu powiedziałem mu, żeby zajął się tym później, kiedy będzie sam na serwerze. Robiło się coraz ciekawiej, ponieważ powiedziałem mu w pewnym momencie, że w Minecraft można latać. Zbudowałem wielki słup, który miał wysokość ponad 100 kratek. Będąc na górze, przeteleportowałem go do siebie i dałem 2 piórka. Powiedziałem mu, że jak będzie trzymał je w obydwu rękach i skoczy, zacznie latać. Chłop mi kolejny raz uwierzył i zginął od upadku. Wtedy się zdenerwował i wyszedł z serwera. Był obrażony z dobre parę godzin, jednak później się odezwał, czy gramy dalej. Oczywiście się zgodziłem. Nie chciałem mu wkręcać od razu jakichś dziwnych rzeczy, dlatego pograliśmy 30 minut i po tym czasie nadarzyła się kolejna okazja. Byliśmy na pustyni naprzeciwko piramidy. Wkręciłem mu, że w tej budowli jest skarb i ukryte przejście. Zapytał mnie, jakie ukryte przejście, dlatego wytłumaczyłem mu, że jak zejdzie na dół, to ma stanąć na półpłytce. Nie minęło 3 minuty, a on już był w środku i myślał, jak zejść. Podpowiedziałem mu, żeby po prostu tam wskoczył, bo nie dostanie dużych obrażeń. Długo nie było trzeba czekać, bo od razu zeskoczył na dół, detonując TNT, które było w piramidzie. Bardzo się wkurzył, napisał mi na czacie, że więcej ze mną nigdy nie zagra, bo cały czas go prankuje. Starałem się przekonać go do dalszej rozgrywki, jednak on się uparł i wyszedł z serwera. Do dzisiaj mam z niego bekę, że ma 14 lat, a nie potrafi grać w Minecraft. Trzecia historia. Historia, którą wam opowiem, przydarzyła się kilka lat temu, jak mój brat uczył mnie grać w Minecraft. Mój brat Mateusz jest starszy ode mnie o 5 lat, więc potrafi lepiej grać niż ja. Pokazał mi kiedyś grę Minecraft, była to wczesna wersja gry, ale nie była to beta ani alfa. Miał z kolegami serwer i powiedział mi, żebym pograł z nimi. Zgodziłem się, ale pod warunkiem, jak wytłumaczy mi, jak w to się gra. Zgodził się i zabrał się za instalowanie gry na moim laptopie. Graliśmy na non-premium, bo szkoda nam było kasy na oryginalną wersję gry. Po 15 minutach na moim laptopie był już Minecraft. Brat mi go włączył i wszedł na serwer. Na serwerze byłem tylko ja i on. Zaczął mi mówić, co jak działa i jak craftować itemy. Mój pierwszy crafting table craftowałem z drewna, a nie z desek, jak mówił mój brat. Jak to zobaczył, zaczął się ze mnie śmiać i tłumaczyć mi ponownie. Tak było wiele razy, ja coś źle zrobiłem, to brat mi mówił, co robię źle. Niestety raz zrobiłem coś mega głupiego, co pamiętam do dzisiaj. Graliśmy w jakiś weekend we dwójkę i znaleźliśmy piramidę. Mój brat mi tłumaczył, żebym uważał, bo na dole jest półpłytka, pod którą jest TNT. Mówiłem, że spoko loko, będę uważać, ale niestety, gdy on był na dole, a ja na górze, zapomniałem trzymać shift i spadłem na dół. Jak się pewnie domyślacie, prosto na półpłytkę. Zacząłem się śmiać, mój brat złapał rage, aż był cały czerwony. Nagle zaczęło wszystko wybuchać. Jak wiadomo, oboje zginęliśmy. Ja się tym nie przejmowałem, bo miałem kamienne itemy, ale mój brat miał cały set żelazny. Był bardzo wkurzony, aż tak, że jak się respiliśmy, krzyczał na mnie i mnie zabijał w kółko cały czas, jak się respiłem. Później mu przeszło i razem się z tego śmialiśmy. Jak odzyskaliśmy nasze rzeczy grając, mój brat wpadł na super pomysł zrobienia mi trolla. Pewnego dnia, jak wróciłem ze szkoły, mój brat wbiegł do mojego pokoju, mówiąc, że muszę coś koniecznie zobaczyć. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale mówił, żebym wszedł na serwer jak najszybciej. Więc to zrobiłem. Gdy wszedłem na serwer, zobaczyłem na tabie, że jest mój brat i Dokness. Byłem bardzo zdziwiony i szczęśliwy, bo byłem jego fanem. Napisałem do niego, hej, gdzie jesteś? On mi odpisał, że nie wie. Mój brat napisał zaraz po nim, żebym szedł za nim. A że mieliśmy wspólny domek, to widziałem, jak stoi koło mnie. W trakcie podróży pisałem na czacie cały czas do Doknessa, ale on mi nie odpisywał. Nie wiedziałem czemu. W pewnym momencie napisał mi na czacie, żebym szedł cały czas prosto i spotkam Doknessa i wyszedł z serwera. Zdziwiłem się, ale to zrobiłem, jak mówił. Po chwili trafiłem na żelazne drzwi z przyciskiem obok. Kliknąłem i drzwi się otworzyły. W środku była wszędzie różowa wełna, owce i jakieś dziwne dekoracje. No i był też Dokness, który wyglądał, jakby tańczył do jakiejś muzyki. Patrzyłem na to
i nie mogłem uwierzyć, co się dzieje. Nagle usłyszałem śmiech z pokoju mojego brata. Gdy wszedłem do jego pokoju, zobaczyłem, że jest zalogowany jako Dokness. Byłem mega wkurzony, a mój brat się ze mnie śmiał i mówił, że to zemsta za TNT w piramidzie. Czwarta historia. Pewnego dnia postanowiłem strollować kolegę na naszym wspólnym serwerze w Minecraft. Na naszym świecie były dwa domki, mój i jego. Jako iż administratora posiadam tylko ja jako technik, wpadłem na świetny pomysł. Za pomocą komendy ubrałem mojemu koledze główkę creepera zamiast hełmu, a on o tym totalnie nie wiedział. Kiedy to zrobiłem, byliśmy oboje w jaskini w poszukiwaniu surowców. Miałem niezłą bekę, bo gadaliśmy na Discordzie, a on o niczym nie wiedział. Trochę to dziwne, bo przy otwarciu ekwipunku od razu rzuca się taka zmiana, ale no nieważne. Co jakiś czas, jak chodziliśmy po cave'ie, śmiałem się z niego, że coś jest nie tak. On w ogóle mnie nie rozumiał i olewał to, co mówię. Łącznie graliśmy około 1,5 godziny, w tym czasie ani razu nie skapnął się, że zamiast hełmu ma głowę. Musiałem powstrzymywać parę razy śmiech, bo on się zachowywał jak zawsze, a ja wiedziałem, co mu zrobiłem. Chodziliśmy razem po opuszczonej kopalni i w pewnym momencie rozdzieliliśmy się w dwie strony. Oboje zwiedzaliśmy struktury, jednak w pewnym momencie mój kolega się zorientował, że ma głowę creepera i nic mi o tym nie powiedział. Postanowił mi się odpłacić, robiąc mi też trolla. Powiedział mi, żebym szybko przyszedł na kordy, które mi poda, bo zaraz zginie przez potwory. Bez zawahania ruszyłem w podaną lokalizację, żeby mu pomóc. Na miejscu nie widziałem żadnych mobów, jednak za ściany widziałem głowę creepera. Nie pomyślałem, że to może być prawdziwy mob, tylko mój kolega. Ze spokojem podszedłem do niego, kiedy nagle okazało się, że to creeper i mnie wysadził, zabijając na miejscu. Mój kolega to wszystko obserwował na shifcie i śmiał się ze mnie, że to jest prawdziwy troll, a nie ten, który zrobiłem mu ja. Przyznał, że nie zauważył kompletnie głowy, którą miał ubraną, ale musiał się jakoś odwdzięczyć. Niestety straciłem parę przedmiotów przez wybuch creepera. Mam nauczkę, że następnym razem muszę wymyślić coś lepszego. Piąta historia. Historia, którą wam opowiem, wydarzyła mi się w ostatni weekend i była bardzo śmieszna. Grałem z kolegą na naszym serwerze w Minecraft na wersji 1.18.1. Byliśmy osiedleni w wiosce villagerów. Ja przejąłem sobie jeden z ich domków, a mój kolega drugi. Grając, gadaliśmy na Discordzie, żeby nie pisać na czacie w grze. Graliśmy z dobre 3 godziny, gdy nagle mój kolega powiedział, że musi iść ze dwu, bo ma obiad i go woła mama. Powiedziałem mu, że okej, ja będę grać sobie dalej. Jak wyciszył się na Discordzie, zapomniał wyjść z Minecraft i wtedy postanowiłem, że zrobię mu pranka. Zacząłem szukać jakichś mechanizmów w internecie i znalazłem śmieszną pułapkę przy użyciu kompostownika i żelaznego trapdooru. Wszystko polegało na tym, że trzeba było stanąć w kompostowniku i zamknąć drugą osobę za pomocą trapdooru. Tak też zrobiłem. Kiedy on był AFK, ja zdobyłem potrzebne itemy do tego i zacząłem robić pranka. Najpierw ustawiłem kompostownik, później dałem na niego żelazną klapę i dźwignię. Tepnąłem mojego kolegę do siebie i starałem się go wepchnąć właśnie do tego kompostownika. Trochę mi to zajęło, ale finalnie się udało. Gdy wpadł do środka, pociągnąłem za dźwignię i klapa opadła, zamykając go w środku. Żeby było śmieszniej i trudniej dla niego, zabrałem mu opa na serwerze i dałem Game Moda 3, czyli Adventure. Nie mogłem wytrzymać ze śmiechu, ale czekałem, aż on zje obiad i wróci do komputera. Po jakichś 20 minutach czekania, w końcu wrócił. Odciszył się na Discordzie i zaczął się drzeć. Gdzie ja jestem? Co to ma znaczyć? A ja już kisłem, ale twardo udawałem, że nie wiem, o co chodzi. Mój kolega zaczął mówić, co się stało i że jest zamknięty w kompostowniku i że na pewno zrobiłem to ja. W odpowiedzi zapytałem go, gdzie on jest, a on powiedział, że nie wie. Powiedział to takim tonem, że wybuchłem śmiechem, tym samym przyznając się do tego, co zrobiłem. Powiedziałem mu, że to prank i że nie wyjdzie za darmo. Był naprawdę wkurzony, przypuszczam, że zrobił się cały czerwony z nerwów. Pytał mnie, czemu nie może nic niszczyć. Powiedziałem mu, że jest na Game Mode 3 i zaczął się na mnie drzeć, że używam komend. No cała sytuacja była bardzo zabawna. Z dobre 15 minut się z nim droczyłem, ale finalnie oddałem mu łopa i graliśmy dalej. Szósta historia. Było to całkiem niedawno, grałem z kolegą na naszym serwerze, gdy nagle wszedł tajemniczy gracz.
Jego nick był mega podejrzany, bo był napisany w innym języku. Oboje zdziwiliśmy się, bo nie wiedzieliśmy, skąd ta osoba może mieć IP do naszego serwera. Napisaliśmy do niego, co tu robi, o dziwo okazało się, że jest Polakiem i odpisał, że wbił na serwer Marcela. Zdziwiłem się, bo żaden z nas nie nazywał się Marcel, odpisałem mu, że nie ma żadnego Marcela. W odpowiedzi dostałem wiadomość, żebym się nie zgrywał, tylko dał itemy na start. Napisałem mu, że nic mu nie dam, bo go nie znam i dam mu zaraz bana. Odpisał mi, że przecież 4 minuty temu wysłałem mu IP na Discordzie, żebym wbił. Zacząłem się denerwować, bo nic takiego nie zrobiłem, dlatego dałem mu kika i napisałem, żeby nie wchodził. Po 20 minutach ta sama osoba weszła na serwer. Napisałem do niej, to znowu ty? Odpisał mi, Marcel, weź już nie troluj, pograjmy normalnie. Nie wiedziałem, o co chodzi, bo typek ewidentnie pomylił serwer. Postanowiłem go wkręcić, że jestem Marcel, więc odpisałem mu. No dobra, to dawaj do mnie do domku. Gdy przyszedł do mojego domku, dałem mu itemy na start. Były to kamienne rzeczy. Napisał do mnie, czemu nie dam mu żelaza. Odpowiedziałem, że nie ma nic za darmo. Po chwili dostałem odpowiedź, co mam zrobić, żebyś dał mi lepsze itemy. Pomyślałem, że typek jakiś dziwny, przecież mógł sobie pójść i zdobyć. Napisałem mu, że jak poukłada mi rzeczy w skrzynkach, to dam mu trochę żelaza. Nie minęło 20 minut, a na czacie była wiadomość, że już skończył. Zdziwiłem się, ale rzeczywiście wszystkie przedmioty w skrzynkach były poukładane. Dałem mu za to 6 żelaza i napisałem trzymaj. Gracz mi odpisał, czemu tak mało, odpowiedziałem mu, że może iść i zdobyć sobie sam. A on odpisał, że woli mi pomagać w zamian za itemy. Stwierdziłem, że wykorzystam ten fakt i powiedziałem mu, że dostanie nederytowe itemy, jak wykopię dziurę 10x10 do bedrocka. Zapytał mnie, po co taka dziura, odpisałem mu, żeby nie pytał, bo jest to niespodzianka. Nie wiem do dzisiaj, jak to jest możliwe, ale na następny dzień, jak wszedłem na serwer, była dziura 10x10 i był on na serwerze. Zapytałem go, jak on to zrobił, napisał mi, że siedział całą noc i kopał, dlatego nie było go w szkole. Pomyślałem, że z tym gościem jest coś nie tak, postanowiłem mu powiedzieć, że nie jestem Marcel. Typek był naprawdę zdziwiony, napisał, że nigdy nikt go tak nie wkręcił, okazało się, że w IP pomylił 2 cyferki. Było to naprawdę zabawne, ale do teraz nie wiem, po co mi dziura 10x10 na mojej mapie. 7. historia. Jakiś czas temu spotkała mnie naprawdę śmieszna sytuacja. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły usiadłem do komputera, żeby pograć w Minecraft. Mam komputer na pół z młodszym bratem, więc gramy zazwyczaj na zmianę. Tego dnia była moja kolej, jednak nie spodziewałem się, że mój brat zrobi mi pranka. Wszedłem na mój świat single player i zobaczyłem, że jestem w innej lokalizacji niż byłem w momencie zapisu świata. Zdziwiłem się, jednak postanowiłem sprawdzić miejsce, w którym byłem, ponieważ było ono naprawdę dziwne. Znajdowałem się w ogromnym pomieszczeniu, w którym była masa owiec. Wyglądało to jak wielka farma wełny, gdzie nie popatrzyłem, były owce. Chodziłem i się rozglądałem, szukając wyjścia z budowli, niestety trafiłem na coś potwornie złego. A dokładnie była to owca uwięziona w łódce, która była szturchana przez Endrot za pomocą pistołna. Nigdy nie zapomnę tego widoku, był on straszny. Nawet teraz, pisząc tą historię, mam go przed oczami. Szybko pobiegłem dalej, żeby darować sobie dalsze oglądanie tego. No wiecie. Nagle udało mi się znaleźć wyjście, jednak gdy wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem coś naprawdę gorszego. Była to owca, która jechała na drugiej i trzymała w ręku Endroda. Świetnie, pomyślałem, już każda owca będzie trzymać Endroda. Kiedy chodziłem po świecie w poszukiwaniu mojego domku, zauważyłem, że wszędzie były owce. Gdzie nie popatrzyłem, widziałem owce. Każde zwierzę i mob było owcą. Ten widok mnie prześladował i nie dawał w nocy spać, bo jak się kładłem w Minecraft do łóżka, zza szyby widziałem owce. One były wszędzie, serio. W pewnym momencie zacząłem się obawiać o moją głowę, bo gram już kilka godzin, a cały czas wszędzie były owce. W końcu się wkurzyłem, bo ile można na to patrzeć? Moje wszystkie farmy ze zwierzętami spaliłem, bo wszystkie wyglądały jak ona. Zbudowałem wokół domu mur, aby nie widzieć mobów ani zwierząt. Wszystkie okna zasłoniłem deskami, a drzwi zabarykadowałem. Nie było możliwości, abym zobaczył jakąkolwiek owcę.
owce, jednak zapomniałem o portalu do Netheru i po jakimś czasie wyszła z niego owca ze złotym mieczem. Wtedy się zorientowałem, że może być to przecież teksturpak. Szybko to sprawdziłem i okazało się, że to prawda. Za wszystkim stał mój młodszy brat, który to wszystko wymyślił i zbudował. Pierwsze co o nim pomyślałem, to że jest chory na głowę, ale później po prostu go wyjaśniłem, mówiąc mamie, co zrobił na podwórku i miał lipę. A co zrobił? Sikał na śmietnik, który jest pod domem. Miał 16 schodów do toalety, a wolał lać na śmietnik, który był pod klatką. No cóż, mama mu dała karę na komputer i 2 tygodnie patrzył się, jak ja gram, a on nie mógł. Wydaje mi się, że nigdy więcej nie zachce mu się robić trollów na moim sejwie. 8. historia. Grałem z kolegą na naszym wspólnym serwerze Minecraft. Mój kolega wgrał jakiegoś datapaka na serwer bez mojej wiedzy. Graliśmy tak jak zawsze, robiliśmy tam sobie jakieś rzeczy, kiedy nagle mój skin cały się zmienił. Bardzo się zdziwiłem, bo zmienił się na innego skina, który nie miał ubrania, a miał tylko gacie. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale było to naprawdę zabawne, bo mojemu koledze też się zmienił skin, tylko na nieco innego. W tamtym momencie nie wiedziałem, że to jest sprawka mojego kolegi, ale pytałem go, o co chodzi, czemu mamy takie skiny. W odpowiedzi dostałem wiadomość o treści: nie wiem. Po 15 minutach grania mój skin wrócił do tego, co miałem wcześniej. Gdy to zauważyłem, znowu się zdziwiłem, ale tym razem się ucieszyłem, że wszystko wróciło do normy. Jednak, jak się później okazało, nie na długo. Po chwili znowu mój skin się zmienił, tym razem na jeszcze inny niż był wcześniej. Ale też był to skin w samych gaciach. Zacząłem się śmiać, bo totalnie nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje. Tepnęłem się do mojego kolegi i okazało się, że u niego jest taka sama sytuacja jak u mnie. Zaczęliśmy się razem śmiać, bo skiny były naprawdę zabawne. Po krótkiej rozmowie stwierdziliśmy, że to jest jakiś błąd Mojang i graliśmy dalej. Skin zmieniał się co chwilę w inny, ale cały czas zmieniał się na skina w samych gaciach. Było to bardzo śmieszne, bo nikt nie wiedział, o co chodzi. Jak się jednak później okazało, tylko ja nie wiedziałem, o co chodzi. Po jakiejś godzinie skiny zmieniały się w kółko i cały czas w inne. Mój kolega sikał ze śmiechu i w końcu się wygadał, że wgrał taki pewny datapack na serwerze. Jakie wielkie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że to wszystko to była jego sprawka. Zacząłem się śmiać jeszcze mocniej niż wcześniej. Powiedziałem mu, że ten prank będę pamiętać do końca życia, bo tak jak wtedy się uśmiałem, to chyba nigdy. 9. historia. Grałem z moim kuzynem w Minecraft na serwerze, który zrobiłem. Mój kuzyn nie jest zbyt rozgarniętym gościem i nie ogarniał tematów komputera, tym bardziej granie w gry. Może było to spowodowane tym, że był mały i nieogarnięty. Nieważne. Gdy z nim rozmawiałem, mówił, że potrafi grać w Minecraft, bo grał u kolegi. Sytuacja, która się wydarzyła, śmieszy mnie do teraz, ale wydaje mi się, że takich sytuacji na świecie było naprawdę dużo. Budowałem swój domek z drewna, miałem na niego super pomysł, ale wiedziałem, że trochę mi z nim zejdzie. Mój kuzyn w tym czasie poszedł do kopalni, żeby zdobyć surowce. Ponieważ pisał mi, że grał w Minecraft, nie spodziewałem się, że popełni podstawowy błąd. Po jakichś 15 minutach, w czasie, w którym budowałem dom, zobaczyłem na czacie informację, że mój kuzyn spalił się w lawie. Zapytałem go, jak to się stało. Odpisał mi na Messengerze, że nie wie, jak się pisze w Minecraft, więc mam pisać tutaj. Napisał też, że kopał się pod siebie i wpadł do lawy. Zaśmiałem się w głos, ale napisałem mu, żeby uważał na siebie. Po jakimś czasie zapytał mnie, czemu jak kopię żelazo, one nie wypada. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, dlatego postanowiłem się do niego tepnąć, żeby zobaczyć, co się stało. To, co zobaczyłem, rozśmieszyło mnie jeszcze bardziej niż wcześniej. Mój kuzyn kopał żelazo za pomocą drewnianego kilofa. Napisałem mu na Messengerze: chłopie, zrób kilof z kamienia. Na co dostałem odpowiedź: serio?
Tak się śmiałem, że aż zaczął mnie boleć brzuch. Zrobiłem mu kilo z kamienia i poszedłem budować swój domek dalej. Po prawie godzinie, jak kończyłem już budować mój domek, mój kuzyn ponownie do mnie napisał, że coś jest nie tak, bo znalazł diamenty, ale jak je kopię, to one nie wypadają. Nie mogłem uwierzyć, że jest tak głupi, że nie zrobił żelaznego kilofa. Gdy znowu się do niego przeteleportowałem, okazało się to, co myślałem. Mój kuzyn znalazł diamenty, ale próbował je wykopać za pomocą kamiennego kilofa. 10. historia. Ostatnio grałem sobie bardzo dużo w Minecraft i spotkało mnie coś dziwnego. Historia wydarzyła się naprawdę i śmieję się do dzisiaj, jak sobie o tym przypomnę. Grałem na trybie survival na wersji 1.16.4 na single player. Rozgrywka szła naprawdę spoko, miałem całkiem dobre EQ i przedmioty. Miałem skromną bazę wybudowaną w górze, w środku miałem stół do zaklęć, mały magazyn i takie podstawowe rzeczy, jak na bazę przystało. Pewnego minecraftowego dnia postanowiłem pójść w nieznane, żeby znaleźć jakieś struktury. Najbardziej zależało mi na wiosce, bo chciałem wymienić się za emeraldy, które wykopałem. Wziąłem najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyłem w podróż. Trwało to naprawdę długo, bo totalnie nic wokół mnie się nie respiło. W końcu, po godzinie szukania, udało się. Znalazłem wioskę, której tak długo szukałem. Gdy byłem już w wiosce, zobaczyłem, że wieśniacy z niej mają całkiem inne tekstury niż zazwyczaj. Chodzi o to, że każdy villager wyglądał jak nubek. Było to bardzo zabawne, ponieważ ich wyrazy twarzy były po prostu głupie. Ich oczy były skierowane w przeciwne strony, tak jakby miały zeza rozbieżnego. Śmiałem się w głos, bo nie wiedziałem, jak to się stało. Przecież w Minecraft villager wygląda całkowicie inaczej. Chodziłem po wiosce jeszcze chwilę i zobaczyłem Iron Golema, który też wyglądał bardzo śmiesznie. Jego tekstura wyglądała bardzo podobnie do tej, którą mieli villagerowie. Tak samo miał oczy skierowane w dwie przeciwne strony. Chodziłem i się śmiałem, bo było to po prostu zabawne. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego w ogóle oni takie tekstury mają. Jak wszedłem w menu i tekstury, okazało się, że mam wgranego tekstur paka, który ustawia moby na śmieszne. Nie wiedziałem, skąd to się wzięło, więc zapytałem młodszego brata, czy to nie jego sprawka. Odpowiedział mi, że tak, zainstalował go, ale zapomniał mi powiedzieć. Zaczęliśmy się razem śmiać z całej sytuacji, bo ja nie wiedziałem, że on wiedział. Gdy się uspokoiliśmy, brat mi pokazywał, jak wygląda reszta mobów na tym tekstur paku. Było naprawdę zabawnie, bo wszystkie moby wyglądały tak samo. Mam tu na myśli ich śmieszny wyraz twarzy, który podobny był do nubka w Minecraft. Całą sytuację pamiętam bardzo dobrze, bo była bardzo śmieszna i zadziwiająca. Pamiętajcie, żeby uważać na młodszych braci, które robią takie pranki w Minecraft. Bonusowa historia. Było to tydzień temu. Grałem z kolegami na naszym wspólnym serwerze w Minecraft. Graliśmy na wersji 1.18.1. Moi koledzy grali razem i kopali w cave'ie, a ja budowałem swój domek. Wszystko było normalnie, ale do czasu. Nagle na serwer dołączył gracz o niku Anonim. Ponieważ serwer był non-premium i nie było waitlisty, każdy mógł na niego dołączyć. Jednak było to zastanawiające, bo gracz nic nie napisał. Moi koledzy pytali go, kim jest, a on nie odpowiadał. Postanowiłem pójść na spawn, żeby zobaczyć, co ten gracz robi. Gdy już tam byłem, okazało się, że go nie ma. Napisałem na czacie kolegom, że tego typa nie ma. Każdy się zastanawiał, o co może chodzić. Nie było naszego kolegi, który miał opa na serwerze, więc nie mogliśmy go zbanować ani skikować. Stwierdziłem, że nie będę na to marnował czasu i wrócę do budowania mojego domu. Jak dochodziłem do niego, zobaczyłem, że cały płonie. Bardzo się wkurzyłem i napisałem kolegom: ej, ktoś mi podpalił dom. Nagle jeden z kolegów wyszedł z serwera. Przez to, że wyszedł, podejrzewałem, że to on mógł go podpalić. Jednak drugi kolega napisał, że Maciek dostał bana. Było to bardzo dziwne, bo nikt z nas nie miał odpowiednich rank, żeby móc to zrobić. Po chwili mój drugi kolega też wyszedł z serwera i zostałem na nim tylko ja z graczem Anonim.
W tamtym momencie wiedziałem, że stoi za tym ten gracz, ale nie wiedziałem, skąd mógł dostać opa. Ugasiłem mój płonący domek i poszedłem szukać tego gracza. Minęło 5 minut, a on mnie tepnął w jakieś dziwne miejsce. Byłem w jakimś pokoju, który przypominał więzienie. Za kratami stał on i się we mnie wpatrywał. Napisałem na czacie, dlaczego to robisz, ale odpowiedzi jak wcześniej nie dostałem. Gracz po chwili wyszedł z serwera i wszedł ponownie. Jednak tym razem miał innego skina, który wyglądał jak haker. Wtedy już się domyśliłem, o co może chodzić. Gracz po prostu wszedł na serwer, żeby go zniszczyć. Postać znowu zniknęła i słyszałem tylko w oddali same wybuchy TNT. Moje domysły okazały się prawdą. Niestety cały serwer wybuchł, a ja byłem przerażony tym, co się dzieje. Próbowałem się jakoś wydostać, ale nie mogłem, bo wszystko było zbudowane z bedrocka. Gdy wybuchy ustały, nagle usłyszałem dźwięki gastów i blaze'ów na zmianę. Pomyślałem wtedy, ej, po co on je respi, przecież moby świata nie zniszczą. Co chwilę słyszałem inne dźwięki, raz mobów, raz jakieś głosy, a czasem też dźwięki z cave'ów. Stałem i cały czas się zastanawiałem, co ten gość robi. Co chwilę słyszałem inne dźwięki w słuchawkach. Po jakichś 15 minutach nastała kompletna cisza. Wszystko, co do tej pory słyszałem, po prostu nagle ucichło. Anonim pojawił się przede mną i nieruchomo patrzył na mnie. Jak chciałem go uderzyć, nie mogłem, bo miał Game Moda 2. Byłem w naprawdę dużym szoku, bo pierwszy raz coś takiego przeżyłem w Minecraft. Chciałem już wychodzić z serwera, kiedy nagle na czacie pojawiła się wiadomość o treści. Igor, spokojnie, to tylko troll, XD. Nie mogłem uwierzyć w to, co czytam, napisałem jak to. W odpowiedzi dostałem, no to ja, Emil, z chłopakami chcieliśmy ci zrobić trolla i chyba nam się udało. Ulżyło mi, ale byłem wściekły tym, co się wydarzyło. Napisałem, że tak się nie robi i wyszedłem z serwera. Po krótkiej rozmowie okazało się, że chłopaki wgrali customowe dźwięki do resource packa i mnie trollowali. Wszystko się wyjaśniło, jednak nadal, gdy o tym myślę, nie mogę uwierzyć, że dałem się tak nabrać. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się.